Justyna, to nie jest pierwsza premiera Patryka Wegi, na której Cię widzę i chciałam zapytać, czy Ty ze swoją aparycją i tak dalej miałaś kiedyś propozycję, aby na przykład zagrać w filmie u Patryka? Tak, nawet grałam u Patryka Wegi, ale jeszcze ten film nie wyszedł. O proszę, a w którym będziemy mogli Cię zobaczyć? To jest film o miłości, o uczestniku, który bierze udział we wszystkich reality show. I ten film będzie o tym, że ten główny bohater idzie do takiego reality show jak Love Island. I my tam, ja i mój partner byliśmy tą parą, która tam grała. A pojawiają się na przykład jakieś propozycje, abyś brała udział w programach właśnie reality show albo jakichś telewizyjnych? Nie dostałam jeszcze takiej propozycji, ale grałam już w najnowszym filmie Blanki Lipińskiej w 365 dni, także... Czyli w tym, który teraz będzie. Tak, tak. No i jak atmosfera na planie? Super. Blanka to jest w ogóle super dziewczyna, bardzo fajnie się z nią pracuje i cieszę się, że mogłam z nią pracować jeszcze raz, bo pracowałyśmy wcześniej na KSW. A w jaką postać się wcielałaś w jej najnowszym filmie? Chyba nie mogę tego zdradzić. Okej. Dobra. Ale grałam z głównym bohaterem, tylko tyle mogę powiedzieć.